Yo, 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 dzisiejszym odcinku dubbing. Yo, 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 w roli głównej Lemury i król Julian. I zapraszam. No nie, no ta się obraziła, no. No przepraszam, Grazynka, no co się obrażasz? Że powiedziałem, że jest za dużo, że jesteś gruba. Ty kurde, faktycznie jesteś gruba, ja cię kręcę. O, taką dużą rybę zapałem, o taka była, mówię ci, ale wtedy to dobrze brały. Co ty gadasz, Julian? Taka? Jaka była? No jaka? No kurde, taka. Ty, patrz, 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 kangur do mnie skacze. Andrzej, pomóż. Co on, kurde, nienormalny? Jeb go, jeb go. Dobrze, Andrzej, od tyłu jeszcze raz. Jeb go, zaraz pójdzie. O, widziałeś, jak poszedł? Aha, dobrze. Nie ma to jak poleżeć z całą rodziną na słońcu, poopalać się. O, człowiek, co ty to robisz? Ty, kurde, zasłoniłeś mi słońce. No nie, przez ciebie nogi białe. A, masuj mnie, człowieku, masuj mnie, masuj mnie, masuj mnie po boku. Ej, co mnie nie masujesz? Masuj, 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 masuj. Co ty sobie wyobrażasz, kurde? Jak chcę zaraz tutaj to zobaczyć. Proszę mnie masować, przecież jestem królem. No masuj, masuj, masuj. Ty, znowu nie masujesz. No tutaj, masuj, 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 masuj. O właśnie, o tak, o masuj. Królu, to jak się nazywała ta miejscowość, co się cała Polska z niej śmieje i ma z niej towar? Sosnowca, Andrzej, Sosnowca. Julian, daj spokój, ja się z nią tylko całowałem. Zabiję cię, ty draniu, jak mogłeś. Julian, spokojnie, przecież z nią się wszyscy całowali. Pięknie wyglądasz, Julian. Ja wiesz, mam dzisiaj wolną chatę, może pójdziemy na pięterko? Zostaw mnie, dziewczyno! Kurde, dobrze, że uciekam, ja cię kręcę, zapomniałem zmienić majtek. Ale śmierdzą, ale brudne, kurde. Dobrze, że nie poszedłem, a jakby się wydało, zobaczę jeszcze raz. Nie no, kurde, brudne, nie pójdę. Ty, tylko żeby się nie wydało, bo się wszyscy będą śmiać. Nikt nie widział? Nie, chyba nikt. Dobrze, całe szczęście. O tak, tak mi dobrze, Grazynka. Jo, chodź idzie. No co ty gadasz? Nie, nikogo nie ma, kontynuujmy, kontynuujmy, nom nom nom, ale fajnie, bardzo się Grazynka nauczyłaś, powiem ci, kurde, super elegancko. Pierdziele, tu się takie rzeczy robią, a mnie nikt nie kocha. Panowie, musimy znaleźć ten skarb, trzeba nacisnąć jakiś przycisk, może cegła, może fuga, nie wiem, szukajcie, musi to tam być. Ja zobaczę gdzie indziej, o, może tutaj się to na tej płocie naciska. Nie, nie naciskać się. Coś ty się chyba naćpał, kurde. Żeś widział skarb. Słuchaj, Bogusław. Dzisiaj napadniemy na bank. Musimy iść po cichutku i żeby nas nikt nie zobaczył. Tyk, 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 tyk. No, widzę, że się nauczyłeś. Ale nikt nas nie widzi? Na pewno nikt nas nie widzi. Idziemy dalej. Ja pierdzielę, Grazyna. Coś ty mi kupiła za bluzkę. Jakaś, nie wiem, z lumpeksu, chemia w niej jest, sutki mnie spędzą, muszę się kurde o asfalt drapać. Ja ci dam, ty dziadu. No co, może nieprawda? Nie, żadnego lumpeksu, to jest droga podkoszulka. Na pewno. Kupiłam ją w Biedronce. A, było piwo kupić, ty głupianie. No, kupiłam ci przecież czteropaka. A co to jest czteropak? Nie będziesz tak mówił do mnie przy ludziach, ja uciekam. Ej, nie obrażaj się, wróć. Na prawą, na lewą, w górę i w dół. Tutaj macie moje mocniki, obejrzyjcie chociaż pół.